sprzyjające. No to się tak nie da. Co, zaczynamy? Tak, myślę, że możemy powoli zaczynać. Dzień dobry, szanowni państwo. Dominika Taranko, dyrektorka Forum Energii Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jest nam bardzo miło, że zdecydowali się państwo spędzić z nami ten środowy poranek. Witam zarówno gości zgromadzonych tutaj dzisiaj stacjonarnie, ale też i wszystkich tych, którzy połączyli się z nami online. Myślę, że od czasów pandemii ta formuła hybrydowa już na stałe gdzieś tam weszła w życie, w związku z tym cieszy nas to, że chcą nas państwo odwiedzać tutaj bezpośrednio w Świetlicy Wolności, ale zdecydowanie większość uczestników dzisiaj się łączy z nami online. Powitam dzisiejszych naszych prelegentów. W szczególności chciałam powitać pana ministra Piotra Pyzika, podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Bardzo nam miło, dzień dobry. Witam pana Daniela Czerzewskiego, który jest redaktorem serwisu Energetyka 24, analitykiem w zakresie energii i klimatu. Witamy serdecznie. I witam również pana Włodzimierza Renharta, który jest głównym ekspertem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców do spraw energetyki, ale też członkiem Rady Koordynacyjnej do spraw rozwoju sektora fotowoltaiki, która jest afiliowana przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska i między innymi wiceprezesem Stowarzyszenia Energii Odnawialnej. Panu Włodzimierzowi za chwilę oddam głos. Natomiast tak tytułem wprowadzenia, bez wątpienia znaczenie energetyki w ostatnim czasie uległo rozszerzeniu. Znaczy o tyle, o ile zawsze z punktu widzenia państwa czy gospodarki był to strategiczny i najważniejszy albo jeden z najważniejszych sektorów, tak z uwagi na to, że ta energetyka coraz bardziej się wdziera w działalność i biznesową i takie nasze codzienne życie, no bo jeżeli system ETS ma być rozszerzony na transport i budownictwo, w związku z czym opłaty z tytułu uprawnień do emisji CO2 mają obciążyć indywidualnych odbiorców, jeżeli małe i średnie przedsiębiorstwa kontraktują dzisiaj energię i gaz w cenach pięciokrotnie wyższych i te koszty mogą zaważyć o ich przewagach konkurencyjnych, jeżeli cele klimatyczne wspólnotowe definiują dzisiaj strategię dużych korporacji, jeśli chodzi o rozwój w różnego rodzaju obszarach, no to widzimy, że to, co będzie się w energetyce w najbliższych latach działo w Polsce, w tym w ramach transformacji energetycznej, dotyczy bardzo szeroko i głęboko praktycznie wszystkich, w tym na pewno wszystkich członków Związku Przedsiębiorców i Pracodawców firm, które są z nami zrzeszone. Stąd taka koncepcja, żeby w ramach Forum Energii rozwijać dyskusję na temat takich pragmatycznych, realnych kroków, które musimy dzisiaj podjąć, żeby chociaż zbliżyć się do tych celów klimatycznych 2030 i dalej 2050. Chcielibyśmy podczas tej dzisiejszej debaty porozmawiać o takiej hierarchii celów, która przed Polską stoi. Przed nami bardzo trudne wyzwanie, szczególnie w kontekście wojny na Ukrainie i tego, że staliśmy się państwem frontowym zarówno w NATO, jak i w Unii Europejskiej, co zdecydowanie determinuje to, że musimy jakby na nowo przeanalizować, przemyśleć wiele aspektów. No i spotykamy się dzisiaj również po to, żeby omówić tezy raportu autorstwa Włodzimierza Renharta. Jest to trzecia edycja tego raportu, a może właściwie trzecia odsłona. Raport publikowany jest od 2019 roku. I to, co dzisiaj państwo usłyszą, były to nasze wnioski za 2021 rok. Mimo wojny na Ukrainie, mimo tego, że sytuacja geopolityczna się zmieniła, zdecydowaliśmy się opublikować ten raport w takim kształcie po to, żeby pokazać tło
do pewnej zmiany dyskusji, zmiany narracji, którą mam nadzieję dzisiaj zainicjujemy podczas debaty, a którą z pewnością będziemy kontynuować jako Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w przyszłości, między innymi też publikując kolejne raporty, kolejne opracowania. Włodku, chciałabym oddać Ci głos. Działa to? Słyszycie mnie? No to bardzo dobrze. No dziękuję bardzo, Dominika. Spróbuję tak pokrótce omówić całokształt zagadnienia. To jest trzeci raport, jak powiedziała Dominika. Pierwszy był wydany w 2019 roku i ten raport się spotkał nawet z dość miłym przyjęciem. Zakładaliśmy tutaj, staraliśmy się założyć, że rozwijamy oczywiście zieloną energetykę, że w tym pierwszym raporcie mamy specyficzne warunki w Polsce do kształtowania energetyki, inne trochę niż reszta Europy, ze względu na to, iż posiadamy te swoje złoża węgla, rozwijamy OZE, gaz przyjęliśmy, że też będzie niezwykle istotnym i ten raport zaczął tą naszą działalność energetyczną. Potem w roku 2020 ja sobie szczególnie cenię to wydanie, ponieważ to wydanie pokazywało, co się może stać, jakby tej zielonej energii nie będziemy mieli. Czyli zielona energia podstawą gospodarki proeksportowej. Trzeba zauważyć, że eksport jest niezwykle ważny w wielu obszarach przemysłu. Prawie 80% wyrobów, jak na przykład w przemyśle meblowym, idzie na eksport. Jeżeli my tego eksportu, a skoro 81% tego polskiego eksportu, to jest eksport do Unii Europejskiej. Bądźmy tego świadomi. W związku z tym napisałem taki raport pokazujący, że gdybyśmy nie dostarczyli zielonej energii, to po prostu nie będziemy mogli sprzedawać naszych towarów do krajów Unii Europejskiej, wszelkich. Od jogurtu po lokomotywę, przez meble, części samochodowe. To jest dzisiaj ważniejsze niż wszystkie zobowiązania, jakie mamy. Bo co się stanie w Europie? Bez względu na to, jak się dogadamy z Komisją Europejską, to już takie firmy jak Volkswagen, Mercedes, Toyota, poza wszelkimi zobowiązaniami, nie mogą sobie pozwolić na produkcję elektrycznych samochodów z czarnej energii. I one, to jest działanie oddolne. Weryfikują, ponieważ one w swoich kampaniach reklamowych chwalą się zielonością, ochroną środowiska i tak dalej. I co byśmy nie zrobili, to po prostu nie będziemy mogli a produkujemy w Polsce silniki, skrzynie biegów, no jesteśmy ogromnym producentem części samochodowych. Już nie mówię o przemyśle meblowym, w którym jesteśmy drugim eksporterem na świecie po Chinach. Producentem chyba też w tej chwili. I 80% tego wyjeżdża za granicę, a 80% z tych 80% trafia głównie do Niemiec i do Unii Europejskiej. Dzisiaj sobie, i to też jest zawarte już, oczywiście ja to przypominam wszędzie, powtarzam to jak mantrę, że to jest największe zagrożenie dla całej polskiej gospodarki, dla nas wszystkich. No i przyszło to wszystko zweryfikować i napisać ten raport transformacja, czy to jest szansa, czy to jest zagrożenie. To jest szansa, proszę Państwa, i w tym raporcie my pokazujemy, że to jest szansa na wreszcie dołączenie naszej gospodarki do takiej Europy już naprawdę, takie związanie się nie tylko Europy, ale i świata. Ja nie będę omawiał tego raportu, bo znowu tak dużo czasu nie mamy, a chciałbym bardzo tutaj, żebyśmy dyskusję rozpoczęli. W tym raporcie Państwo sobie wyczytacie. Są rekomendacje. Natomiast ten raport tak się złożyło, że w momencie, kiedy on był wydawany i była podjęta decyzja, że go wydajemy, to zaczęła się wojna. Wojna, która zmieniła wszystko. Chciałbym jeszcze raz podkreślić. Znaleźliśmy się jako Europa i nie tylko jako Europa. Znaczy my jako Europejczycy, ale Europa, właściwie cały świat, ale szczególnie Europa, w zupełnie innej sytuacji geopolitycznej, która musi weryfikować wszystkie programy energetyczne każdego kraju. Znaczy nasz rząd już w tej chwili zaczął pracę nad tym i pojawiły się założenia do PEP 2040, które są troszeczkę inne. My dzisiaj musimy spojrzeć na naszą niezależność energetyczną
jako Europejczycy i jako Polacy inaczej. Jestem wielkim zwolennikiem źródeł odnawialnych. Właściwie z wykształcenia jestem architektem, ale związałem się z inwestycjami w energetyce poprzez prowadzenie ponad 40 projektów farm wiatrowych. Ale nie tylko. Pracowałem też dla firmy, która remontuje turbiny. Z górnictwem rodzinnie byłem związany i tak patrzę przez to wszystko, jak to wygląda. Dzisiaj ta wojna spowodowała no, jakieś zupełnie inne spojrzenie na ten temat. To jest w tym raporcie, Państwo zobaczycie, ja tam też pewne wyliczenia przeprowadzam. Wydawało mi się, że rozwój źródeł odnawialnych w oparciu o stabilizację gazu to jest to, co powinniśmy robić, absolutnie. No, zakładałem, robiłem wyliczenia pracy takich jednostek hybrydowych, czyli wiatr plus foto stabilizowane gazem i przyjąłem ten gaz na poziomie $500 za 1000 metrów sześciennych. To Bogdan pewnie potwierdzi, że to jest wysoka cena. Tak przyjąłem, bo nie wiedząc, że będzie wojna, tak przyjąłem. I wychodziło mi, że te $500 plus czas pracy elektrowni, że taka średnia ważona jest bardzo korzystna przy takim rozwiązaniu. No, co będzie z gazem, nikt nie wie. Jakie są dzisiaj ceny, wszyscy wiemy. Nie możemy oczywiście opierać się o gaz, chociaż chciałbym podkreślić, że jakbyśmy wzięli nawet wysoką cenę gazu, te $500, które się chyba na takim poziomie ustabilizuje, wzięli nasz gaz, gaz Baltic Pipe, to tak źle to wcale nie wygląda. I dalej może stabilizować pracę źródeł odnawialnych. To mniej więcej będzie poniżej 500. Ale przyszła wojna i proszę Państwa, jeszcze ja zaraz będę kończył, żeby Was nie zagadać. W całej Europie wydawało się, że Rosja to jest taki fajny, to jest taki kraj, który trochę jest inny od nas, ale można z nimi rozmawiać, można z nimi handlować. Wcześniej czy później dołączą do jakby kultury europejskiej i będziemy mogli prowadzić normalne życie gospodarcze. I co się stało? Stało się, co się stało. Jest wojna i to już nawet nie wojna. To co żeśmy wszyscy zobaczyli w Buczy, te okropieństwa powodują, że dzisiaj nie możemy myśleć o takiej gospodarczym podejściu jak kiedyś do handlu, do stosunków gospodarczych. Musimy powiedzieć, że tamten kierunek się zamknął. Ale proszę, pamiętajcie o tym. Ja teraz piszę taki materiał, jak powinno wyglądać bezpieczeństwo europejskie, całej Europy. Europa musi założyć najgorszy rozwój sytuacji, w której będzie mogła korzystać wyłącznie z własnych źródeł. Ropy, gazu, oczywiście odnawialne źródła i źródła atomowe, bo sytuacja polityczna może się tak rozwinąć, że nie będziemy mogli kupować gazu i ropy z Bliskiego Wschodu, bo tam będzie wojna. Tak się może zdarzyć, że ponieważ Rosja będzie za słaba, żeby zaatakować NATO, ale żeby zrobić tam awanturę, to nie. I Europa musi opracować i stąd ja muszę powiedzieć tak na zakończenie, bo chciałbym oddać głos Dominice i panu ministrowi i panu, że wielki zwolennik i budowniczy w cudzysłowie oczywiście źródeł odnawialnych, w tej chwili jestem obrońcą węgla polskiego, zrobiłem się. Wiem, że ten węgiel musi być zachowany i jest to nasza gwarancja naszego bezpieczeństwa energetycznego i co byśmy nie zrobili, to musimy się do tego przyzwyczaić. Co więcej, musimy, o czym jest, wynegocjować do tego odpowiednie warunki z Komisją Europejską i na to nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie uzyskali zgody. To na razie tyle. Dobrze? Tyle o raporcie. Dziękuję. Co prawda, dokładnie chciałam to powiedzieć, że tych tez za dużo Wodek do mnie zdradził. Natomiast faktycznie raport jest od dzisiaj dostępny na naszej stronie. Jest dzisiaj też w druku, w świetlicy wolności. Zachęcamy do zapoznania się z nim, bo to nie oznacza, że wybuch wojny w Ukrainie te tezy przekreślił. Wiele z tych wątków, które są poruszane, pozostają aktualne.
globalne, ale faktycznie dzisiaj jest dużo pytań o to, co się zmieniło, czyli co z pozycją węgla, na który zapotrzebowanie jest rekordowe, aktualnie ceny szybują. Co z pozycją gazu, to o tym Wodek wspominał, co z pozycją atomu, do którego wiele społeczeństw było nastawionych negatywnie. W jaki sposób tak pragmatycznie i realnie wdrażać coraz więcej źródeł wytwórczych opartych o OZE po to, żeby uniknąć tej luki. Czy to w potrzebach eksportowych, o czym Wodek wspominał, czy po prostu w celach klimatycznych wspólnotowych. Przeszłabym wobec tego do dyskusji i zadawania pytań. Rozpocznę od pana ministra. Panie ministrze, takie pytanie, które myślę nie zdziwi, ale jak pan dzisiaj postrzega tę sytuację, jeśli chodzi o transformację energetyki przemysłu węglowego? W jaki sposób z pana punktu widzenia i zarządzania w resorcie zmieniło się to postrzeganie na skutek wojny w Ukrainie? Jakby jakie priorytety dzisiaj mamy przed sobą? Dzień dobry Państwu. Jeszcze raz chciałem podziękować za zaproszenie, że tak mogę tutaj wystąpić tak w miłym gronie. No, szanowni Państwo, jakieś 7 miesięcy temu, kiedy podjąłem się tej misji, to po kilku dniach wypracowałem pewien model, jak się wydawało wtedy, może troszeczkę nawet kuriozalny, który nie tylko się sprawdził po tych 7 miesiącach, ale nawet wydarzenia lutowe, wydarzenia po 24 lutym potwierdziły. Mianowicie po kolei. Ja jestem ze Śląska, w związku z tym nie ma dla mnie transformacji energetycznej. Dla mnie to jest transformacja cywilizacyjna. I tak do tego podszedłem, bo tak musiałem do tego podejść. A to oznacza nie tylko węgiel, nie tylko energię, ale wszystko. Wszystko, co znajduje się w przestrzeni życia człowieka, który mieszka na Górnym Śląsku. Dlaczego tak? No dlatego, że wyobraziłem sobie sytuację taką, bo pierwsze 2 tygodnie siedziałem w dokumentach i czytałem te wszystkie dokumenty, które moi poprzednicy podpisali, a że jesteśmy państwem demokratycznym i lojalnym członkiem Unii Europejskiej, no też musiałem z tego wyciągnąć właściwe wnioski. W związku z tym dotarło do mnie, że około roku 2050 na Śląsku będą rodziły się dzieci, które o górnictwie będą wiedziały, znaczy może inaczej, dla których górnictwo będzie znaczyło tyle, co nie wiem, jakiś dinozaur, jakaś bitwa pod Grunwaldem, czy jakieś inne zjawiska typu Neandertalczycy. Czyli coś, co będzie miało szapkę czysto historyczne. Tego się nie da na Śląsku zrobić do 50 roku, nawet dzisiaj wykaszając wszystkie kopalnie, z tego względu, że jest jeszcze coś, co niesie to górnictwo, co się nazywa tradycją i zwyczajem. Coś takiego jest w energetyce, też jest coś podobnego, ale z całym szacunkiem do kostek nie dorasta temu, co jest na Górnym Śląsku. I chciałbym, żeby z perspektywy Warszawy to zjawisko również zostało zauważone. Przepraszam, że tyle czasu temu poświęciłem, ale dla mnie to jest istotowe, dlatego że to jest podstawa dalszych działań. A one idą w kierunku określenia czterech, tak bym to symbolicznie nazwał, motorów, silników tej transformacji cywilizacyjnej. Mianowicie pierwszy motor to jest utrzymanie polskiej konkurencyjności, polskiej gospodarki, zwłaszcza w przestrzeni europejskiej na jak najwyższym poziomie, który też podnosiłby poziom tej konkurencyjności gospodarki europejskiej. Druga kwestia to jest kwestia no, klimatyczna. To jest oczywistość. Nie będę powtarzał tego, co pan redaktor tu przed chwilą powiedział, ale ja też jestem zwolennikiem zielonej energii. Natomiast rzecz polega na tym, że ja jako Piotr Pyzik jestem zwolennikiem zielonej energii, ja jako minister muszę zarządzać całością tego przedsięwzięcia, które się nazywa energetyka. I muszę tu patrzeć też na różne plusy i minusy tej przestrzeni. Jakie tutaj są plusy? No plusy są oczywiste. Już nie wynikają tylko z tego przeliczenia tych opcji, handlu tymi opcjami i tak dalej, ale one wynikają przede wszystkim, co dla nas na Górnym Śląsku jest fundamentalnie ważne, przede wszystkim zmianie klimatu, czyli tym, że możemy żyć, mieszkać wreszcie normalnie. Eksploatacja Śląska przez praktycznie pół wieku, niezwykle trudna do przyjęcia przez mieszkańców takich miast jak Bytom, Ruda Śląska, Siemianowice, Gliwice,
To polega na tym, że wielu z ludzi, którzy w tej przestrzeni żyli, w genach dzisiaj nosi to, co ta eksploatacja im zostawiła. A to już pytanie raczej nie do mnie, tylko do ministra zdrowia, co są sobie dalej poradzić. Więc to nie są takie kwestie nieoczywiste. Dla nas na Śląsku to są oczywiste kwestie. Ale to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu to jest taki tweet, który kiedyś zobaczyłem, a mianowicie zdjęcie spalonego siłownika wiatrowego i taki podpis, że żaden z takich siłowników przez czas swojego funkcjonowania, życia, nie wytworzy tyle energii, która jest niezbędna do jego stworzenia. No i tu też, mówiąc o zielonej energii, chciałbym mówić o decyzjach racjonalnych, zwłaszcza z ekonomicznego punktu widzenia. Pan minister Zyska, o którym żeśmy tutaj przed debatą rozmawiali, zapewnił mnie, że w chwili obecnej już są takie siłowniki, które potrafią na siebie, że tak powiem, zapracować. Natomiast myślę, że każdy rozsądny człowiek właśnie w ten sposób patrzy. Inny dylemat. Panele słoneczne. Kilka tygodni temu dotarła do mnie informacja, że ponoć 80% paneli słonecznych w Europie jest produkcji chińskiej. W związku z tym no, pytanie do tejże Komisji Europejskiej, która tak ambitnie podnosi nam poprzeczkę. No dobrze, ale jakie działania legislacyjne zostały ukierunkowane w Unii Europejskiej właśnie na producentów paneli słonecznych, producentów i innych elementów związanych z tą odnawialną energią. Niestety, ja przychodząc do resortu zwarłem się, że tak powiem, z pierwszą kwestią, czyli z czarnym węglem, a dokładnie z umową, tak zwaną umową społeczną z maja ubiegłego roku, która miała na celu, jakby to powiedzieć, uregulować kwestię tej transformacji. I tam podstawowa kwestia to jest ten trzeci silnik, o którym chciałem powiedzieć, to jest kwestia społeczna. Mianowicie transformacja przez jednych nazwana energetyczną, przeze mnie cywilizacyjną, przez niektórych jest nazywana transformacją społeczną. W Sejmie, jak Państwo pewnie wiecie, są zespoły do spraw bezpiecznej transformacji i tak dalej. To wszystko się wiąże z różnymi środkami dedykowanymi na tą transformację z Unii Europejskiej. Natomiast no, nie rozwiązuje to całościowo problemu, dlatego że związki zawodowe, ludzie, którzy pracują w tym przemyśle wydobywczym, po prostu chcą mieć gwarancję jak najbardziej bezboleśnego przejścia przez tę transformację. I w kategoriach energetycznych zgodziłbym się na to, że faktycznie państwo powinno wypracować taką formułę, w której jak najbezpieczniej pracownik albo opuści tę branżę, albo nie wiem, przejdzie na wcześniejszą emeryturę, czy jakieś inne rozwiązanie. Oczywiście, ale jest inna kwestia. Jest kwestia też taka, że ja chciałbym, żeby to była pełna synchronizacja wszystkich tych elementów, o których mówię. Więc ten czynnik społeczny jest może nie najistotniejszy, ale na pewno najważniejszy. Dlaczego? Dlatego, że tą całą transformację, czy ona się będzie nazywała społeczna, energetyczna, czy tak jak ja ją nazywam, cywilizacyjna, ona jest ukierunkowana na jednego beneficjenta. To są ludzie, to jesteśmy my wszyscy. W związku z tym chciałbym, żeby mechanizmy, które będą towarzyszyły temu procesowi, były jasne, proste, czytelne i przede wszystkim wykonalne, realistyczne. Dlaczego tak podkreślam cały czas te słowo realność, realistycznie? No dlatego, że nie ukrywam, że ja mam świadomość tego, że jesteśmy lojalnym członkiem Unii Europejskiej, ale coraz trudniej patrzeć mi na pomysły związane z tą tak zwaną zieloną polityką, ale o tym za chwilę. Czwarty motor tej transformacji, już no, w pewnym sensie ostatni, przynajmniej na ten moment, to jest motor, którego 7 miesięcy temu określamy mianem bilansu energetycznego, naszego krajowego bilansu energetycznego. Polegało to na tym, że on powinien się zamykać w takiej przestrzeni, tak kolokwialnie ujmując, że każdy obywatel naszego kraju, bez względu na wyznanie, politykę, na to, co chce robić w życiu, ma w domu kontakt, w którym jest prąd. Więcej. Stać go na ten prąd. I rzecz trzecia, mianowicie ten prąd, i to jest warunek konieczny i niezbędny, musi być polskiej produkcji. To oznacza, że jesteśmy krajem suwerennym. To jest dzisiejsza definicja suwerenności państwa polskiego. Dlatego my musimy na swoje zasoby patrzeć też w bardzo racjonalny sposób. Dzisiaj istnieje trend, oczywisty trend do magazynowania energii, która powstaje z OZE. Bo większość państwa wie, że no, zwłaszcza jeśli chodzi o panele słoneczne, ta ilość energii jest w niektórych miejscach taka, że no warto ją, powiedzmy, magazynować. Okej, ale najciekawszym,
najlepszym rezerwuarem, który posiadamy, jeśli chodzi o energię, takim specyficznym magazynem energii jest właśnie to, o czym pan redaktor mówi, czarny węgiel, ale brunatny też. Oczywiście zaraz państwo mi powiecie, ok, ale tutaj emisje, no, spalanie jednego i drugiego to są emisje, to jest w ogóle samo nieszczęście i to jest prawda. Natomiast prawdą jest również to, że ja, tak jak no, rozmawialiśmy trochę wcześniej tutaj przed spotkaniem, stwierdziłem po analizie tych wszystkich badań, które robią górnicze instytuty badawcze, że jednak żaden z projektów tam realizowanych tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie jest w stanie odpowiedzieć na proste pytanie, czy my mamy technologię nisko, czy, no już nie chcę powiedzieć, że zeroemisyjną, ale czy mamy technologię niskoemisyjną, jeśli chodzi o węgiel. Jest bardzo silna aktywność idąca w kierunku takich technologii jak zgazowanie węgla i tak dalej, czyli mówiąc krótko, czerpanie jednak tego węgla i wykorzystywanie go jako źródło energii. Faktem jest, energia z węgla jest na dzisiaj najtańsza, co wcale nie znaczy, że najczystsza, mówiąc delikatnie. I teraz przechodzę do tej drugiej części, tej lutowej. Mianowicie ta wojna zmieniła wszystko. Nic już nie będzie takie samo. Powiem tak, jak ktoś mógł mieć wątpliwości, że ta transformacja energetyczna będzie cywilizacyjna, to myślę, że po 24 lutego już niewiele osób ma takie złudzenia. Tak jak pan redaktor powiedział, my jesteśmy krajem, pani, jesteśmy krajem przefrontowym, w związku z tym mechanizmy funkcjonowania nie tylko naszej energetyki, ale naszej gospodarki są i będą ukierunkowane na tą sytuację, bo jak państwo się domyślacie, musimy zadbać o rzecz najistotniejszą i to jest najnowsza definicja bilansu energetycznego. Bilans energetyczny jest niczym innym jak terminem związanym ściśle z bezpieczeństwem narodowym. I w chwili obecnej bilans energetyczny, zachowanie tego bilansu energetycznego jest niezbędne dla funkcjonowania państwa. Węgiel, o którym pani wspomniała, dokładnie ta sytuacja. Proszę zwrócić uwagę. Ja formalnie odpowiadam za węgiel w przestrzeni krajowej, to znaczy za wydobycie w kraju tego węgla, ale ja z drugiej strony, oprócz tego, bo teoretycznie można powiedzieć, ok, to Pyzik sobie teraz podpisze taki kwit, zwiększamy ilość wydobycia węgla, ok, tylko jest jedna rzecz, mamy umowy, mamy pewne porozumienia podpisane z Komisją Europejską, znaczy, no, Komisją Europejską zasadniczo i to jest tak, że ja tam mam w chwili obecnej jakby w trybie no, działania notyfikację tej umowy właśnie z maja ubiegłego roku i tam są pewne sytuacje wyraźnie opisane. Załącznikiem do tej umowy jest harmonogram wygaszania kopalń. Co to oznacza? To oznacza, że formalnie od maja ubiegłego roku, czyli ponad rok, dysponujemy, bo negocjujemy najpierw ze stroną związkową, tak zwaną społeczną, a potem, czyli teraz z Komisją Europejską, harmonogram wygaszania tych kopalń. To oznacza, że teoretycznie znamy kalendarz wygaszania węgla w Polsce. Tylko to jest tak, że sytuacja, która w lutym wynikła w przestrzeni tej geopolitycznej spowodowała, że no, tak jak powiedziałem, wszystko się zmienia. Łącznie z dotychczasową mapą dostaw surowców, czyli destynacje się zmieniają i kierunki i trasy i przede wszystkim podstawa sprawa. Każdy robi bilans tego, co ma i tego, co potrzebuje. Na szczęście jesteśmy krajem, który jest w stanie się zaopatrzyć i jest samowystarczalny energetycznie, ale no, wrócę do punktu wyjścia. Ja nie mogę takiej decyzji o tak sobie podpisać, o rozwinięciu kopalń nie tylko z powodu na Komisję Europejską, ale też z drugiego powodu, ale bardzo istotnego. Mianowicie, co to znaczy poprosić kopalnię, żeby wydobywała więcej węgla? To znaczy, każda kopalnia ma większe czy mniejsze, ale ma takie możliwości. Polega to na tym, że kopalnia wskazuje te korytarze, te ściany, które mogą podlegać właśnie wydobyciu węgla. Ale żeby to się stało, to kopalnia musi zakupić maszyny i urządzenia i przede wszystkim zatrudnić dziesiątki, żeby nie powiedzieć setki ludzi do pracy przy wydobyciu tego węgla. I rzecz najistotniejsza, minimum czasu, żeby taka ściana, czy taka kopalnia w efekcie zaczęła dawać węgiel, to jest nie mniej, nie więcej, ale minimum 18 miesięcy. Tylko szanowni państwo,
żeby to było 18 miesięcy, to muszą być wszystkie te warunki, które wymieniłem przed chwilą, spełnione wręcz w sposób idealny. Realnie ja liczę, że to jest minimum 2-3 lata, żeby węgiel zaczął być krajowy, wydobywany no, w większej ilości, a od 3 do 5, żeby na swój sposób wznowić wydobycie tego węgla. W związku z tym ja też czynię starania w Komisji Europejskiej o to, żeby jakby poinformować ich, że może nastąpić taka konieczność, że przez jakiś czas będziemy musieli ten węgiel jednak wydobywać w większej formule ze względu, tak jak powiedziałem, na bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo naszej gospodarki, już nie mówiąc o wręcz indywidualnych odbiorcach. Panie ministrze, ja to pytam, czy dobrze rozumiem, czy my mimo tych zobowiązań, które powiedzieliśmy i które póki co są obowiązujące w stosunku do Unii Europejskiej, pan minister raczej widziałby w miejsce dezinwestycji w górnictwie jakieś nowe inwestycje? Jeżeli tak, to jakby w jakich obszarach, w których kopalniach? To jest oczywista kwestia, że może dojść do takiej sytuacji. Wszystko na to wskazuje, że takie działanie trzeba będzie podjąć. Inwestycje rozumiane jako wydatek środków na te rzeczy, o których powiedziałem przed chwilą. Jeżeli się okaże, że to musi być, to jest w gruncie rzeczy w chwili obecnej przeliczane, bo już chyba 4 czy 5 miesięcy temu poprosiłem osoby, które robią te analizy, żeby zrobiły analizy w jedną i drugą stronę. To znaczy ja nie przewidywałem, broń Boże, wojny, ale przewidywałem, bo to już był ten czas, mówię o przełomie roku, że mówiło się o zgrupowaniu wojsk rosyjskich na granicy. Ja akurat na tyle znam historię, że przewidywałem, że może się coś stać, ale bardziej zastanawiałem się nad jakimś poważnym kryzysem, ale nie typu wojna. No wojna to jest zawsze ostatnia rzecz, o której człowiek chyba myśli. A to chyba nie jest najlepiej. My dzisiaj musimy być przygotowani na każdą ewentualność. W związku z tym ja w powierzonym mi odcinku przez państwo polskie też będę przygotowany na każdą ewentualność. Każdą ewentualność, która ochroni możliwość posiadania tej energii nie tylko w przestrzeni tej przemysłowej, ale każdego z nas, każdego obywatela naszego kraju. Jesteśmy na to przygotowani. Ale moment, jest jeszcze jeden aspekt sprawy, mianowicie import tego węgla. To jest niezwykle ważny element. Za import węgla w naszym kraju odpowiada Ministerstwo Klimatu. Pani Anna Moskwa czyni bardzo, zresztą ostatnio nawet bardzo medialne, ale bardzo poważne ruchy tutaj w tej przestrzeni i jak zapewnia, a my jej pomagamy, staramy się pomagać, ten bilans węgla importowanego no będzie dla nas interesujący. Przy czym tu, i to jest chyba najistotniejsze clue, kto wie, czy nawet nie z naszej dzisiejszej dyskusji, mianowicie my pracujemy nad analizami, jak ten rynek surowcowy w ogóle energetyczny będzie wyglądał na przestrzeni najbliższych przynajmniej 2-3 lat, bo jak się wydaje, jak wszystko na to wskazuje, najbliższe 2-3 lata będą najtrudniejsze po prostu. To tak na tym momencie może tyle. To jeszcze może tylko jedno takie pytanie uzupełniające. Niedawno wiosną pojawiły się wnioski z programu bloki 200+. Jaką rolę, jeśli chodzi o te bloki 200-megawattowe, pan widzi powiedzmy dzisiaj i w tej perspektywie za 8 lat, czyli 2030, gdzie powinniśmy być już zupełnie gdzie indziej, jeśli chodzi o emisję? Bardzo dziękuję za to pytanie, bo ja tak pozwoliłem sobie rozwinąć temat tego węgla, no ale oczywiście ten węgiel musi gdzieś trafić i musi być przerobiony na tą energię. Tak, tu jest, no nie ukrywam, może spór to jest mocne słowo, ale jest ostra dyskusja, co dalej z tymi 200-kami i myślę, że najbliższe, może nawet dni, no bardziej tygodnie, myślę, że to rozstrzygną, zwłaszcza, że jesteśmy krok przed zawarcie umowy społecznej w przestrzeni węgla brunatnego, czyli tej energetyki i tu pewne rzeczy też będą negocjowane ze stroną społeczną. Ja myślę, że to jest kwestia najbliższych jakichś 2-3 tygodni, do końca, najpóźniej do końca czerwca, jak mnie się wydaje. A od strony rządowej jestem uczestnikiem tych rozmów trójstronnych, bo są jeszcze tak zwani pracodawcy i strona społeczna i wydaje mi się, że no, krok przed, czy dzień przed tym wprowadzeniem NABE, myślę, że te wszystkie kwestie się rozstrzygną, bo to są za poważne kwestie, żeby jednak, zwłaszcza po tym, co się stało w lutym, nie analizować tego właśnie, tak jak powiedziałem, w przestrzeni przynajmniej 2-3 lat z perspektywą oczywiście na następne 10-20 lat.
Rozumiem, czyli mamy wyglądać publikacji ministerialnych i deklaracji w tym zakresie. Na dzisiaj wiele więcej w temacie bloków 200 megawatowych nie możemy usłyszeć. Dyskusje trwają wewnętrznie. Przepraszam, że pozwolę sobie, ale szanowni państwo, też jest taka sytuacja, to co wspomniałem wcześniej, i broń Boże nie chcę się tłumaczyć, bo akurat chyba jestem znany z tego, że działam najbardziej transparentnie jak potrafię, ale są też takie rzeczy, które właśnie dla bezpieczeństwa narodowego, a to ma zupełnie inny wymiar w chwili obecnej, no muszą poczekać z publikacją do postawienia no, kropki nad i, nazwijmy to tak. I uzbrojmy się jeszcze chwilę w cierpliwość. Bardzo dziękuję. Chciałabym zapytać pana redaktora Daniela Czyżewskiego. Pan minister sporo mówił o tym, że jest to transformacja cywilizacyjna, że ten wymiar społeczny ma bardzo duże znaczenie. Pan od kilku lat i na bieżąco ma kontakt z energetyką, z zagadnieniami związanymi z klimatem na styku obszarów, czy to administracji, czy społeczeństwa właśnie, czy biznesu. Proszę powiedzieć, jakby gdzie my dzisiaj jesteśmy mentalnie jako społeczeństwo, czy my tej transformacji chcemy, chcielibyśmy korzystać z zielonej energii, czy rozumiemy, w jaki sposób ona na rynek będzie dostarczana, no bo jakby pamiętamy połowę ubiegłej dekady i uchwalenie ustawy antywiatrakowej, gdzie jakby jednym uzasadnień dla pojawienia się tego aktu publicznie podawanych był bardzo duży opór społeczny, który faktycznie gdzieś tam no, był widoczny w wielu organizacjach, ale ten opór był też w stosunku do atomu, czy inwestycji liniowych przy rozwoju sieci. Czy to jest tak, że dzisiaj raczej Polacy będą pomagać, czy przeszkadzać w tej transformacji? Ja chciałem podziękować za zaproszenie, zwłaszcza, że grono jest bardzo zaszczytne, można powiedzieć. I w skrócie, jeżeli miałbym odpowiedzieć, czy Polacy rozumieją te przemiany, czy rozumieją czystą energię, jak ona działa w szczegółach, to pewnie nie do końca, bo to jest wiedza specjalistyczna. Ale z badań, które widziałem z badań opinii z ostatnich kilku lat, wynika, że raczej większość naszego społeczeństwa popiera tą czystą energię. Pytanie, czy też jest w stanie ponieść koszty ewentualne, które będą się z tym wiązać. Ja się zgodzę z panem ministrem, że cała zielona transformacja, cały pakiet legislacji, nie tylko pod nazwą Europejski Zielony Ład, to jest zmiana cywilizacyjna, która jest już bardzo mocno z tego, co ja obserwuję i w światowych mediach, i w korporacjach, właśnie w rządach, w społeczeństwach, ugruntowana w kulturze właściwie. Tak myślę, że to można ująć. No my znajdujemy się w takim momencie bardzo przełomowym. Nie wiem, czy też elity w Polsce i nie tylko zdają sobie sprawę, jak bardzo przełomowym, bo ja bym to porównał do takiego, do lotu samolotem, w którym w trakcie lotu wymiany jest silnik. I to jest cała transformacja energetyczna. Europejski Zielony Ład, mniej więcej tak bym porównał, a jeszcze czasem przylecą jakieś myśliwce obok tego samolotu w postaci COVID-u, strzelą ostrzegawczo. COVID odleciał na razie troszkę, no ale niewykluczone, że wróci. I czy w postaci wojny, tak, za naszą wschodnią granicę. Więc to jest bardzo trudny i bardzo przełomowy moment. Odnośnie ustawy 10H, no, nad której liberalizacją debata trwa już chyba 3 lata, co najmniej, jak nie więcej, to mieliśmy już kilka prób, kilka zapowiedzi, kilka już nawet wstępnych projektów, z tego co pamiętam. Początek tego procesu na takim szczeblu ministerialnym to chyba rok 2019 jeszcze i zapowiedzi ówczesny minister Emilewicz, z których niewiele wynikło, no bo minister Emilewicz już nie jest ministrem. I jeżeli przyjrzymy się rozwojowi energetyki wiatrowej w Polsce, tej lądowej, no tej morskiej jeszcze nie mamy, chociaż planujemy, to widzimy taki dosyć
prawie że geometryczny wzrost do tego 2016 roku, kiedy ta ustawa weszła w życie. Te zapowiedzi liberalizacji ustawy 10H przejął, zdaje się, minister Zyska. Teraz jest nawet jakiś projekt, ale jak ja miałem okazję rozmawiać jakiś czas temu, dosyć niedawno, z byłą minister Anną Zalewską, która była twarzą jakby tej ustawy w pewnym sensie, kiedy ona wchodziła, i powiedziała mi, że było to związane z tym, że zbyt blisko te wiatraki były domów. Oczywiście nikt nie chce mieć głośnej maszyny pod swoim oknem. Ale na te, jak no przybliżałem, to pewnie pani minister znała te propozycje liberalizacji, które zakładały, że gmina ma się zgodzić, społeczność ma się zgodzić na dany projekt w danym miejscu, to stwierdziła, że to i tak nie zadziała, bo przyjdą firmy, przekupią kogoś, namówią i tak wiatrak powstanie wbrew społeczności. Więc ja nie wiem, jaka jest wola, czy jest wola rzeczywiście tą ustawę liberalizować. Co do jeszcze pakietu, taki drobny szczegół, który może powie więcej o ogóle, do pakietu Fit for 55, to wczoraj bodajże przeczytałem informację, że wedle tych propozycji z Fit for 55 mamy za 5 lat, państwo unijne mają odejść od piecyków gazowych, tak? Kiedy na piecyki gazowe przestawiały się polskie gospodarstwo w ostatnich latach, zachęcane do tego, żeby odchodzić od węgla, dopiero ten proces się rozpoczął, przechodzenia na piecyki gazowe, a już mamy od nich odchodzić. Zresztą dzisiaj wiele gospodarstw wraca do ogrzewania węglem, bo gaz jest drogi. Jesteśmy naprawdę na takich niespokojnych wodach i nie zazdroszczę tym, którzy będą tym statkiem i państwa polskiego, i też unijnym kierować. Panie redaktorze, a proszę jeszcze powiedzieć, bo jako przedstawicielowi mediów można pewnie powiedzieć trochę więcej. Pana nie wiążą zobowiązania poprzedników, tak jak w przypadku pana ministra. Od wielu lat dyskutujemy o transformacji energetycznej, o tym, co powinniśmy zrobić. Rysujemy mapy drogowe, rozpisujemy plany, programy, ale de facto jesteśmy w bardzo trudnym położeniu, pewnie też wyjściowo z uwagi na uwarunkowania historyczne polskie, ale w bardzo trudnym położeniu, żeby te cele klimatyczne unijne osiągać, ale żeby chociażby pokazywać nasze starania przed wspólnotą europejską. Proszę powiedzieć, z pana punktu widzenia, jakby, gdzie są te stopery, absurdy, co wpływa na to, że właściwie głównie rozmawiamy o tym, a mało działamy? No rzeczywiście to można by tak powiedzieć bardziej sprawiedliwie jeszcze kilka lat temu, że tak jest, że nic się nie dzieje, że mało się dzieje, ale jak widzimy po danych, mamy bardzo szybki wzrost chociażby fotowoltaicy w ostatnich kilku latach i tutaj wszyscy mówią o programie Mój Prąd i on miał wpływ, był pewną iskrą, zapalnikiem do tego wzrostu, chyba już miliona prosumentów z tego, co pamiętam, ale przypomnijmy, że program Mój Prąd zakładał dofinansowanie maksymalne na poziomie 5000 zł, a instalacja fotowoltaiczna kosztuje 6 razy więcej, tak? No właśnie, więc to też Polacy tak masowo zaczęli inwestować w tą energię, nie tylko dlatego z powodów ideowych, że chcą, żeby ona była czysta, ale najwyraźniej jak sobie skalkulowali to wszystko, to im się to opłacało, tak? Więc to nie tylko kwestie idei czystej energii, które są bardzo szlachetne i są słusznym kierunkiem, już pewien konsensus jest na ten temat, ale też z powodów ekonomicznych my będziemy na tą zieloną energię się przestawiać. Odchodzenie od węgla no nie idzie jakoś szybko, jest zapisane to w celach unijnych, my te cele jako państwo, na te cele się zgodziliśmy i choćby system ETS będzie ogromnym obciążeniem w następnych, no do następnej dekadzie mniej więcej dla naszej energetyki i ja na razie nie widzę jakby
odpowiedzi na to, jak sobie z tym poradzić. No ETS to jest inny temat pewnie na bardzo długą, oddzieloną debatę, ale będzie on zwiększającym się obciążeniem dla polskiej energetyki. Rozwiązań jak na razie propozycji jakichś większych, poważniejszych ze strony na przykład polskiego rządu nie widzę. Widzę, że pan minister wziął mikrofon. Pewnie chciałby się pan odnieść. To... Oczywiście, że tak. Bo usłyszeliśmy bardzo ciekawe tezy. Ja tu może jeszcze uzupełnię o taką kwestię, że oddolnie powstają bardzo ważne inicjatywy tak zwanych klastrów energetycznych już od wielu lat. I to robią albo pasjonaci energii czy energetyki, czy racjonalnie myślący gospodarze gmin czy powiatów. No i ja się z tego bardzo cieszę, bo nawet w kilku takich klastrach tworzyłem takich klastrów, uczestniczyłem lata temu. Natomiast ja jeszcze raz podkreślę jeden aspekt sprawy. Państwo jest tworem nas wszystkich i to nie jest tak, że my temu państwu służymy, tylko państwo ma służyć nam. W związku z tym przypomnę, że podstawie naszego, filozofii naszego funkcjonowania jest tworzenie pewnych wartości, które by temu wszystkiemu, co tworzy, tej przestrzeni ludzkiej, która tworzy tą polską kulturę, jak pan rektor tutaj powiedział, czy ta kultura, powiedzmy, jest cząstką tej cywilizacji łacińskiej, to po pierwsze wychodzimy z założenia takiego, że jeżeli państwo ma komuś pomagać, to przede wszystkim najsłabszym. To jest raz. Dwa. Państwo musi też pomagać tym osobom, które swoją działalnością to państwo rozwijają w każdej możliwej przestrzeni. Ale generalnie, jak już tak mówimy w takim nurcie, że tak powiem filozoficznym, to porównam to trochę do pewnego rodzaju ekosystemu. Każdy ekosystem wytwarza silniejszą lub słabszą homeostazę i ta homeostaza dzisiaj jest, ta nasza polska homeostaza jest wystawiona na wielką próbę w związku z tą sytuacją na Ukrainie, w Ukrainie. Ale co ta homeostaza ma nam dać i co nam ma zapewnić? Przede wszystkim ma nam zapewnić pewną harmonię funkcjonowania i, czy jak to mówił klasyk, pokój i miłość. Ja to nazwę harmonią i solidaryzmem społecznym. To generalnie ma dać nam jako całości, jako narodowi, państwu pewną mądrość, mądrość naszą własną, która wskaże nam kierunek naszego rozwoju, bo uważam, że jesteśmy na tyle wartościową kulturą, że chcemy się rozwijać i to iść w kierunku naprawdę najlepszych. A może kiedyś sami będziemy najlepsi. Zobaczymy, czas pokaże. Dobra, ale kto będzie beneficjentem tych działań? No bo każdy cel też określa jakaś celowość działań. No, beneficjentem mamy być, tak jak powiedziałem wcześniej, my wszyscy, całe społeczeństwo. Po co i na co? No, ja to widzę w prostych regułach. No, takie dążenie w harmonii i solidaryzmie idzie w kierunku czegoś, co da nam wolność, pełną wolność, a ta z kolei jest nam potrzebna po to, żeby żyć w przestrzeni, w której ludzie wolni będą mogli używać najbardziej istotnej funkcji dla ludzkości, jaką ludzkość wypracowała przez cały czas swojego istnienia, czyli kreatywności. Tylko i wyłącznie dzięki funkcji kreatywności opanowaliśmy, mimo że teoretycznie nie mieliśmy żadnych szans ku temu, opanowaliśmy cały glob i rządzimy wszystkimi, wszystkimi praktycznie w tej przestrzeni, a już zabieramy się za kosmos. W związku z tym myślę, że to jest też taka warte podkreślenia, że na tej drodze mamy różne kłopoty. No i te kłopoty to jest słabość ludzka, no, to jest wiele rzeczy. No, to są rzeczy, o których sami wiemy, które sami codziennie pokonujemy, czy staramy się przynajmniej pokonać. To tak, przepraszam za taką dygresję, ale tak pozwoliłem sobie to jeszcze. Aha, jeszcze jest jedna rzecz, mianowicie, szanowni państwo, ja to wcześniej powiedziałem, ale my tu mówimy o zamykaniu kopalń i tak dalej, a tu jako kraj przyfrontowy my musimy pomyśleć jeszcze o jednej rzeczy. Mianowicie my nie mamy huty w Polsce, ani żadnej stalowni. Co to oznacza? To oznacza, że my nie mamy możliwości wyprodukowania płyt pancernych, a co za tym idzie,
jesteśmy skazani na ściąganie sprzętu wojskowego z zagranicy. Nie mamy po prostu stalowni, która by tworzyła blachy, a z tych blach, żeby można było tworzyć wozy bojowe, czy czołgi, czy jakieś takie rzeczy. Więc tych problemów, które zaczynają się nawarstwiać, jest coraz więcej. A z całym szacunkiem przy sile, przy róży wiatrów, jaką mamy, przy sile, że tak powiem, nasłonecznienia, no, to jest jeszcze według mnie daleka droga w polskich realiach, żeby jednak te OZE nas zdominowały, aczkolwiek nie da się ukryć, że robimy wszystko, żeby te OZE wzbogacić. Ja już nawet interesuję się, znaczy nawet, no, to jest oczywista rzecz, też szukam energii w wodzie i nie wiem, czy Państwo wiecie, ale na przykład plusem zabezpieczenia, albo inaczej, po wojnie praktycznie zlikwidowano większość, właściwie wszystkie młyny wodne, wszystkie jazy, tamy i tak dalej, które były na tych strumyczkach i rzeczkach w Sudetach. Gdyby je odbudować, to nie tylko mielibyśmy dzisiaj, w dzisiejszych warunkach, źródło energii, ale przy okazji byłoby to naturalna regulacja retencji i co za tym idzie też poziomu wody w Odrze. Dlatego, że czasem się zdarza tak, że po czeskiej stronie jak spadnie deszcz, to jest tak duży ten deszcz i z taką siłą atakuje, że gdybyśmy nie mieli tego jeziorka retencyjnego pod Raciborzem, no to znowu mielibyśmy kłopoty z powodziami i tak dalej, i tak dalej. To jest energia, to jest straszna energia, straszna siła może tak. I też warto się zastanowić nad tym, żeby ten kierunek wykorzystać, ale to może przy jakiejś innej okazji. Zdecydowanie tak. Ten model skandynawski też pokazuje, że to się sprawdza nawet w krajach północy, gdzie ta woda od czasu do czasu zamarza. Ale widzę, że tak, ja wziąłem mikrofon. Odnieść do tego, co było powiedziane. Ja tylko może wprowadzę pytaniem, pociągnę ten wątek filozoficzny, czy jeżeli dążymy do dobrostanu jako społeczeństwo i te zmiany, które wprowadzimy w najbliższym czasie, mają nam służyć wszystkim, to rozumiem, że jakby kilka lat temu ceny energii gazu były na tyle niskie, że była to zbyt mała motywacja do tego, żeby sięgać po projekty, które wydawały się może zbyt innowacyjne, zbyt kosztochłonne, a dzisiaj ta sytuacja trudna, w której się znajdujemy, ma wygenerować kreatywność, która pozwoli nam wybrnąć z tej trudnej sytuacji cenowej, geopolitycznej. Włodku, wobec tego, jaką widzisz hierarchię celów, jeśli chodzi o te najbliższe działania, najbliższe lata, właśnie tą perspektywę 2-3 lat, czyli jak przetrwać, tak, żeby stać nas było na energię i gaz. Dobrze. I żeby po prostu ona była w sieci. Dobrze. Ja zrobimy tak. Dwa cele zaraz tutaj Państwu wymienię, a potem szybciutko przeczytam wnioski z tego raportu i sami wyciągniecie wnioski. Tak, zapewnienie dostaw energii na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie państwa w oparciu o własne źródła. Czyli sytuacja najgorsza, jaka jest, jest wojna, nie da się kupić surowców, państwo musi działać. Państwo na to musi mieć 15-16 giga. Taka moc najniższa musi być dostarczona. I to jest cel numer jeden. Bez względu na cenę, czy nam się to podoba, czy nie, to jest najważniejsze. Ale drugim celem, bo może nie będzie tak źle, to jest zapewnienie dostaw możliwie najtańszych źródeł energii. I to jest zadanie polityczne, bo to jest raz, musimy mieć swoją energię, ale tą energię też musimy kupować. Jak jest tania, to kupujmy. Czemu nie? I trzeba wyspecyfikować, które kierunki w przyszłości będą najtańsze. No, i proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że tanie będą kierunki z Ukrainy. Oni mają trochę mocy, energia z nich nie będzie bardzo droga, mają ogromne źródła, o czym wczoraj, Janusz, mi opowiedziałeś, na przykład magazynowania gazu i prawdopodobnie będzie taka sytuacja, że to będzie dobry kierunek do kupowania tej energii. No oczywiście ze Skandynawii, gdzie zawsze będzie tania, bo oni mają i zielona. Dalej to się zobaczy, ale to są dwa podstawowe. Zapewnić na już, na CITO, bez względu co się, bo przecież panie ministrze, jak będzie zimno w zimie, to ludzie wyjdą na ulicę. No, muszą być ogrzani i państwo musi dołożyć do tego. No po prostu będzie awantura, więc nie ma o czym mówić. Ale ja teraz chcę przeczytać. Wnioski z raportu były pisane przed wybuchem wojny, czyli jeszcze nie znaliśmy tej sytuacji. I co z całą pewnością, jak to będzie wyglądać?
proces europejskiej transformacji gospodarczej w stronę gospodarki opartej o energię elektryczną wszystkich działów jest nieodwracalny. I to jest aktualne. W Europie będzie następować systematyczna elektryfikacja kolejnych sektorów gospodarczych. Elektryfikacja ciepłownictwa będzie stanowiła przełom paliwowy i będzie następować w Europie. To wszystko jest tego. Następne 20 lat zadecyduje o losie nas, Europejczyków, w podziale pracy na całym świecie. Jeśli my jako Europejczycy nie będziemy w stanie wypracować nowych technologii, które raczej inni się będą od nas kopiować czy kupować licencje, to oczywiście jako Europejczycy będziemy wspaniałym kontynentem, będą tu przyjeżdżać, będą muzea oglądać, ale nie będziemy pełnić dominującej, nawet nie dominującej, średniej roli gospodarczej w podziale gospodarczym świata. Więc jak sobie tą kołderkę my wyścielimy, tak będzie. W Europie kształtuje się całkowicie nowy podział pracy ze względu na wejście do obrotu gospodarczego nowych technologii związanych z procesem elektryfikacji procesów gospodarczych. Zupełnie inne technologie. Jeżeli ciepłownictwo, to co się dzieje w Danii w tej chwili, czyli co się okazuje, jest wiatrak, są panele i to grzeje. Jeżeli to jest u nich tanie, to pewnie powinniśmy o tym myśleć. A Polska ma dzisiaj niesamowity problem, o czym pan minister doskonale wie, z lokalnymi systemami ciepłowniczymi, których mamy tam ze 280 do przeróbki i nie wiadomo, czy je robić na gaz, na węgiel, czy na co. Jest to wielki, gigantyczny problem nasz. Kiedyś szczyciliśmy się, że mamy najlepszą sytuację ciepłowniczą w Europie, bo nikt nie ma systemów ciepłowniczych w takiej ilości. A dzisiaj nie wiemy, co z nimi robić, bo one są na węgiel. I to jest dramat dla ludzi. A Polska poprzez ścisłe powiązania z gospodarką europejską musi uczestniczyć w tym procesie transformacyjnym. Zmieniło się coś z powodu wojny? Nie zmieniło się. Przebieg polskiego procesu transformacji energetycznej powinien uwzględniać specyficzne historyczne uwarunkowania z pozycją węgla w naszej gospodarce. Też się nic nie zmieniło. Po prostu pozycja węgla wzrasta w tej chwili z powrotem. I nie ma, to znaczy my wszyscy, którzy jesteśmy zwolennikiem zielonej energii, czystości, musimy to uwzględniać. Ja rozmawiałem z panią komisarz na kongresie gospodarczym, rozmawialiśmy o węglu i pani komisarz mówi, dobrze, popuścimy węgiel, ale rozwijajcie OZE, pokażcie nam, zlikwidujcie tą ustawę odległościową na początek, a my wam popuścimy w węglu. I to jest już tutaj apel do naszej dyplomacji. Bo to jest kwestia dyplomacji, trzeba się dogadać. Nikt nie kwestionuje, że w obecnej sytuacji węgiel Polska, ale co jest najważniejsze, polska gospodarka ma szansę na wypracowanie wyższej niż dotychczas wartości dodanej, jeśli będzie aktywnie uczestniczyć w nowym kształtującym się w Europie podziale pracy. Co mam na myśli? Jeśli my w tej chwili, mimo iż wodór jest jeszcze odległy, ale wejdziemy w gospodarkę wodorową już, to jeżeli, bo wodór to jest kwestia za 20 lat, nie wcześniej, nie sądzę, żeby wcześniej. Samochody wodorowe, które tak się opisuje cudownie, w Japonii produkuje, nie wierzę w samochody wodorowe wcześniej jak za 15-20 lat, ponieważ żaden koncern energetyczny, który wydał biliony na samochody elektryczne, dzisiaj nie będzie przerabiał swojej produkcji na samochody wodorowe. Ale wodór to jest przyszłość. Uczestniczmy w tym programie, żeby móc nie być producentem podzespołów i części, jakim jesteśmy dzisiaj, tylko mieć swoje technologie. To jest akurat okej. Kwestionowanie założeń europejskiej polityki Zielonego Ładu nie leży w naszym interesie gospodarczym. Kwestionowanie, co nie znaczy, że nie mamy dyskutować o pewnych ulgach dla nas. I na koniec całkowite wypełnienie warunków pakietu Fit for 55 nie jest możliwe przez Polskę do 2030 roku. I nie ma się co oszukiwać, chodzić, czarować, nie wypełnimy, bo jest to niemożliwe. My mamy w tej chwili w Polsce już nie 38 milionów ludzi, tylko 40. 2 miliony ludzi przybyło, trzeba ich ogrzać, oni zużywają prąd i jest, trzeba rozmawiać w tym duchu. Mamy 2 miliony więcej ludzi, którym należy pomagać. Tylko, że to jest kwestia bardziej dla naszej dyplomacji, dla naszego układania się z Unią Europejską, bo oni są otwarci na rozmowę. Natomiast powinniśmy przyspieszyć procesy legislacyjne, które
które mamy i które są tak oczywiste, że wcześniej czy później zderzymy się ze ścianą, jak tego nie zrobimy. Przyjdzie moment, w którym fabryka X nie będzie mogła eksportować do Unii Europejskiej z powodu tego, że nie zostawi ślad, który każdy produkt będzie miał swój ślad, będzie oznaczony. I to ponieważ ja akurat prawie 2 lata spędziłem w Szwecji i wiem, jacy oni są wyedukowani. Gdybyście Państwo postawili to, wszędzie mówię już od jakiegoś czasu, 2 jogurty na półce w Szwecji, 1 za darmo polski z czarną kropką, drugą za 5 euro z zieloną, to Szwed weźmie, zapłaci. Nie weźmie za darmo czegoś, co jest nieklimatyczne. To jest, no ale to społeczeństwo jest już tak wyedukowane, już nie mówię o podziale śmieci i segregacji, ale to wszystko się toczy i w nasze społeczeństwo też staje się coraz bardziej wyedukowane. Nie jest tak, że się nic nie dzieje. Coś się dzieje. Ja widzę u mnie, ludzie naprawdę segregują śmieci i za chwilę też będą chcieli mieć zielony jogurt, a nie czarny. To tyle, żeby was nie zagadać. Jasne. Dzięki serdeczne. Ja bym bardzo chciała zwrócić się do naszych uczestników stacjonarnych, bo mamy szacowne grono dzisiaj reprezentujące między innymi też organizacje, które pracują nad tą transformacją energetyczną. Czy z Państwa strony widzę dużo rąk, to mnie bardzo cieszy. Poprosimy o komentarze, odniesienia, pytania do naszych uczestników debaty. Proszę tylko o przedstawienie się przed zadaniem pytania albo komentarze. Irena Gajewska, Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki. Dzień dobry. To się tak pokaże. Taktycznie źle usadziłam. Odnosząc się, po pierwsze, Włodzimierzu, gratulujemy raportu, dzięki. Mam wrażenie, że nie tylko się nie zdezaktualizowały w wyniku wojny wnioski, ale wręcz potrzeba przyspieszenia transformacji stała się jeszcze bardziej paląca. I teraz nawiązując do tego, co ty mówiłeś, co mówi pan minister, chciałbym powiedzieć, że podejmuje Komisja Europejska inicjatywy, żeby rzeczywiście ten łańcuch dostaw dla OZE się zazieleniał. I jeżeli chcemy, żeby łańcuch dostaw był nie chiński, tylko nasz, lokalny, polski, europejski, a zwłaszcza polski, to musimy zadbać, żeby podaż zielonej energii była zapewniona. Ponieważ dzisiaj nie tylko chodzi o te jogurty, czy stal, czy meble, które eksportujemy, ale też jeżeli chcemy ściągać inwestycje bezpośrednie do naszego kraju i o tym cały czas też mówi Polska Agencja Inwestycji Handlowych, to musimy im po prostu dostęp do zielonej energii zapewnić i wtedy będziemy mieli ten local content, o którym wszyscy mówimy, którego pożądamy, reindustrializacja naszego kraju i więcej korzyści w naszym budżecie i to będzie rzeczywiście zielona transformacja. Więc to się dzieje, inne resorty też już są zaangażowane w to, mam na myśli między innymi Ministerstwo Rozwoju i Technologii, ostatnio na naszym wydarzeniu słonecznym rozmawialiśmy z Walburgą Hemetsberger, która zarządza tym Europejskim Stowarzyszeniem Energetyki Słonecznej, ona mówi, są firmy, które chcą rzeczywiście produkcję relokować do Europy, I Polska tam, Polska też jest takim dobrym kierunkiem, tylko musimy dać zieloną energię, żeby rzeczywiście to były zielone komponenty do transformacji energetycznej. I odnosząc się też do akceptacji społecznej, tak się składa, że mamy bardzo, bardzo aktualne badania. Pracownia Indikator na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki spytała Polaków o opinię na temat różnych źródeł energii i okazuje się, że akceptacja dla energetyki odnawialnej rośnie. W kontekście wojny na Ukrainie 80% Polaków uważa, że rząd powinien właśnie więcej przyłożyć się do wspierania rozwoju OZE i zwracają Polacy uwagę na to, że przede wszystkim będzie taniej, tańsza będzie dla nich energia. Jakby ten wątek tych miliona prywatnych instalacji, już obywatele zauważyli, że związek między OZE a cenami energii jest i że dalszy rozwój technologii odnawialnych
mógłby przyczynić się do obniżania cen na rynku hurtowym. Osobiście się z tego cieszę, ponieważ jeszcze niedawno wspólnie z Januszem Gajowieckim rozwijaliśmy, staraliśmy się, żeby z tą narracją dotrzeć do Polaków. To, co było wiedzą ekspertów czy śledzących towarową giełdę energii, gdzieś tam dotarło. Ale również dla Polaków te kwestie klimatyczne są istotne. Czyli popierają transformację energetyczną również w imię zmniejszania zanieczyszczenia, życia jakby w bardziej przyjaznym otoczeniu. I jeżeli patrzymy na taką hierarchię elektrowni, które Polacy zgodziliby się mieć w swoim sąsiedztwie, no bo wiadomo, wszyscy chcą mieć prąd w gniazdku i najlepiej tani, ale niekoniecznie żyć w sąsiedztwie elektrowni. Natomiast jest wyraźny trend. Elektrownie słoneczne i elektrownie lądowe, elektrownie wiatrowe to są te elektrownie, które cieszą się największą akceptacją społeczną, jeśli chodzi o to, co Polak chce mieć w swoim sąsiedztwie, jeśli już musi mieć elektrownię. Zdecydowanie biją na głowę elektrownie gazowe, elektrownię atomową, a węgiel, no cóż, jest na szarym końcu. Także tyle z naszej strony. Chętnie podzielę się badaniami, pełnym raportem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, panie dyrektor. Dziękuję. Myślę, że rzeczywiście bardzo ważne było to, co powiedziała pani prezes odnośnie opinii Polaków dzisiaj na temat rozwoju źródeł. Ja nazywam się Janusz Gajowiecki, jestem prezesem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, reprezentującego w Europie, można powiedzieć, największe lobby przemysłowe. Tutaj jesteśmy jedynie małym oddziałem w Polsce i zależy nam na wykorzystaniu tego potencjału, który mamy w całej Polsce, nie tylko na Pomorzu, ale również na Śląsku, na południu Polski. Jak się okazuje, mamy pierwsze farmy wiatrowe już w okolicy Gliwic, które powstają z bardzo dobrą prędkością wiatru na wysokości powyżej 180 metrów. I co chciałbym powiedzieć, że bardzo ważne oprócz tej drugiej nogi przyszłościowej OZE jest energetyka węglowa. Tak? I to jakby zauważamy jako branża wiatrowa, że bez tego w najbliższych latach ta transformacja, szczególnie społeczna, nie będzie mogła zafunkcjonować. I tłumaczymy naszym kolegom z Europy, że jesteśmy specyficznym krajem w specyficznej sytuacji historycznej, jeżeli chodzi o te reformy, i wspieramy tutaj rzeczywiście polski rząd od dłuższego czasu, żeby ta energetyka węglowa mogła dojść do takiego momentu, kiedy rzeczywiście będzie wykorzystywana w sytuacji, kiedy będzie potrzebna jako rezerwa, a tym samym nasze elektrownie będą mogły więcej zarabiać i tym samym kopalnie, tak, żeby ta energia była wykorzystywana w sytuacjach, kiedy nie wieje wiatr, nie świeci słońce, a będzie po prostu potrzebna do bilansowania systemu. I de facto taki raport popełniliśmy w 2019 roku z ówczesnym panem ministrem Tobiszowskim. Pokazaliśmy po prostu węgiel plus wiatr, jak to działa na zasadzie bilansowania w naszym systemie, dużo bardziej opłacalnym niż gaz, niż inne możliwości bilansowania tego systemu. Taką wznowienie tego raportu już zapowiedzieliśmy w tym roku z wykorzystaniem bloków 200, bo to jest świetna okazja do tego, żeby przedstawić system i konieczność Komisji Europejskiej dofinansowania tych bloków. I my jako branża wiatrowa będziemy wspierać ten proces, raz sygnalizując to w tym raporcie, który w tym roku, mówię, będę chciał opublikować. A dwa, no po prostu, żeby się znalazły na to fundusze i te bloki rzeczywiście mogły bilansować powstawanie dużej ilości wiatru. Ja nie mówię o 5-10 farmach wiatrowych. Mówimy tutaj o dużej skali, tak, którą dzisiaj buduje rząd na morzu. W pierwszej turze 6 gigawatów, w kolejnych 10-20 gigawatów. Więc mówimy o dużych ilościach, a tym samym dużych potrzebach bilansowania. Gratuluję raportu, jakby już kończąc.
ksiądz, bo on pokazuje w pierwszy wniosek bardzo ważny. Elektryfikacja, elektryfikacja i jeszcze raz elektryfikacja. O tym bardzo mało się mówi. Natomiast no, to, co potrzebują przedsiębiorstwa reprezentowane przez Forum Energii, to dzisiaj dostęp do prądu, dostęp do taniej energii. I rzeczywiście ja się martwię, żeby ten jogurt był, tak, a nie ile on będzie kosztował, no bo dzisiaj jest to pytanie w sytuacji kryzysów, jakie mamy. Dziękuję. Chciałem tylko uzupełnić, bo to jest istotne, że modyfikacja bloku 200 do pracy takiej, że pracuje w przedziale 80-200 MW, kosztuje 120 milionów złotych. To są w skali energetyki żadne pieniądze. To nie jest drogie, a może być jeszcze taniej. 120 milionów złotych to nie są i mamy blok, który może współdziałać z tym, więc myśmy, uważam, powinni się dobrze zastanowić, panie ministrze, czy to nie powinien być jakiś naprawdę duży program, bo po co wydawać pieniądze? To zastąpi gaz i to naszym węglem. Tak, dokładnie, jeszcze tutaj poprosimy. Dzień dobry państwu, dziękuję też za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Krzysztof Kochanowski, współzałożyciel, wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Magazynowania Energii i organizacji największej w Polsce wodorowej Hydrogen Poland. Proszę państwa, wszyscy państwo tutaj mówicie zgodnie, jednym głosem. W zasadzie moi poprzednicy także o oczywistościach. Ale ja chciałem zwrócić na jedną wielką rzecz. Po pierwsze, brakuje nam decyzji strategicznej w zakresie zmiany struktury energetycznej nie tylko Europy, ale też przede wszystkim naszego kraju. Ten model struktury, na którym funkcjonuje nasza energetyka, czyli z lat 50. i 60., gdzie opieraliśmy się na wielkoskalowych źródłach wytwórczych, po prostu trzeba już wyrzucić do kosza. Trzeba zmienić całkowicie podejście do funkcjonowania sieci energetycznych, o których tutaj w ogóle nikt nie powiedział. To jest teraz serce, czy nasza gospodarka będzie się rozwijać, czy nie. Nie źródła wytwórcze, bo na źródła wytwórcze, proszę państwa, kapitał jest. Większe, mniejsze, prywatne, państwowy kapitał, na to pieniądze są. Potrzebujemy pieniędzy na sieci energetyczne, to jest jedna rzecz, ale żeby zmienić tą strukturę, bo to podkreślam i tutaj jest apel do pana ministra, konieczność w związku z zmianą tej struktury sektora energetycznego, wydzielenie spółek dystrybucyjnych, bo to one teraz są głównym ogniwem, które przejmują całą transformację energetyczną. Bo lokalizacja, tworzenie małych, lokalnych źródeł wytwórczych, które są przyłączane do tej sieci dystrybucyjnej, one najbardziej obciążają tę sieć. Cały ruch prosumencki, ten milion tych prosumentów, to właśnie jest teraz problem dla sieci. Ten nowy program Mój Prąd 4.0, prawda, okazuje się, że jest mały odzew z różnych powodów i kwot dofinansowania, ale przede wszystkim też społeczeństwo zaczyna dostrzegać, że rząd hamuje, jeżeli chodzi o rozwój OZE, bo nie można go przyłączyć. Co z tego, że mamy pieniądze na inwestycje w OZE i jest wielu inwestorów, którzy chciały wybudować gigawaty, ale dostają odmowy. Powiem dalej. W mojej branży magazynów energii. Wydawałoby się, że magazyn energii można podłączyć do sieci, bo sieć na tym tylko skorzysta. Tak? Odda wtedy, kiedy potrzeba z sieci tą energię, pobierze z tej sieci wtedy, kiedy ma za dużo. I co się okazuje? Inwestorzy dostają odmowy na przyłączanie magazynów energii. Zmiana mentalnościowa też w starej energetyce jest bardzo istotna, ale przede wszystkim wyłączenie spółek dystrybucyjnych, zapewnienie elastyczności systemu, to jest klucz. I tutaj, kończąc jeszcze ten wywód, no, jako branża i z wieloma innymi będziemy apelować do rządu, żeby wykonać działania zwiększające elastyczność systemu, bo wnioskowanie przez operatorów dystrybucyjnych, że potrzebują 100 miliardów na inwestycje odtworzeniowe,
nie dyskutując w ogóle o tej sytuacji z rynkiem, to jest takie działanie roszczeniowe. W mojej ocenie zmiany regulacyjne poprawiające elastyczność systemu pozwolą o 50% zwiększyć możliwości przyłączania źródeł OZE na istniejącej infrastrukturze. Ale trzeba wprowadzić rynkowe rozwiązania, na przykład rynek usług elastyczności, gdzie z asetów OZE-owych i magazynów energii można świadczyć usługi elastyczności sieci elektroenergetycznej. Cable pooling, o którym tutaj też była mowa. Tak więc jest, mamy duże zaszłości w zakresie wdrażania liberalizacji rynku energii. I dlatego też mówię o tym wydzieleniu tego OSD, bo co spółki energetyczne robią? Po prostu jeszcze bardziej centralizują ten rynek i jesteśmy na pasku sieci. Ja myślę, panie prezesie, że wrócimy do tego wątku jako Związek Przedsiębiorców i Pracodawców też podczas jakiegoś kolejnego spotkania, a pozwolimy się teraz panu ministrowi odnieść, bo zdaje się, że czas jest limitowany, więc i tak dziękujemy za długą obecność z nami dzisiaj. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, o 12 muszę być w Sejmie, a jeszcze wcześniej muszę być w ministerstwie i podpisać dokumenty na ten Sejm, więc niestety za chwileczkę państwa opuszczę, ale odnosząc się do tych uwag, które tutaj były, zacznę od końca, no, jeśli chodzi o te magazyny energii i kwestie dotyczące spółki dystrybucyjnej, to jest oczywista oczywistość i nad tym pracujemy. Ja wiem, że to może nie jest wyczerpująca odpowiedź, ale proszę się jeszcze uzbroić w cierpliwość, bo ja w chwili obecnej pracuję nad PSE, a raczej nad tym, co oni robią, że tak powiem, nad efektywnością ich działań i tak dalej. Ja powiem więcej, to już nawet nie są kwestie instalacji z lat 50., 60., ale w energetyce bodaj 70% to są lata 80. Gdzieś tak, czyli mówiąc delikatnie, to już są, no, tak parafrazując, na pewnego rodzaju kopciuchy już powiedzmy energetyki i mam pełną tutaj jasność sytuacji, tylko też proszę patrzeć na to, że tej przestrzeni, która funkcjonuje, w dużym skrócie powiem, między górnictwem, czyli wydobywaniem surowców, a pożytkowaniem tych surowców, jest dosyć duży spór dotyczący z jednej strony kosztów wytwarzania tych surowców, a z drugiej strony jakby kosztów tej energii, gdzie ani górnicy nie widzą tutaj dla siebie profitu, a z kolei energetycy twierdzą, że też jest inna kwestia. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja potrzebuję też mieć pewność co do środków, które będą przez te PSE wydawane w przestrzeni tych inwestycji, o których pan mówi. Konieczność zmian, bo to są oczywiste oczywistości. My nie będziemy pływać na pancernikach, krążownikach, na jakichś tam bombowcach, tylko my musimy mieć najnowsze technologie. Nasz skok cywilizacyjny, ta obrona, ta nasza homeostaza, no generalnie Polski, polega na niczym innym jak na skoku cywilizacyjnym, ale w przestrzeni nowych technologii. To jest to, co pan redaktor mówił o konsekwencjach, które to przyniesie. To przyniesie konsekwencje nie tylko zmiany rodzajów pracy, czyli no pewne, ta przestrzeń społeczna będzie jakby też miała tutaj pewne funkcje i zadania do zrobienia, ale też będą temu towarzyszyły zjawiska, które są charakterystyczne dla zmian cywilizacyjnych, nie wynikających z jakiegoś tam trybu, tylko czysto energetycznego. Więc to absolutnie tak, to jest jedna rzecz. Natomiast każdego z państwa razem i z osobna zapraszam, no może raczej z osobna, zapraszam do siebie, także proszę się nie krępować, zapraszam. Jeśli chodzi o te 200, to też jest problem całościowy. Dlaczego? Dlatego, że ja w chwili obecnej pracuję nad czymś, co nazywałem bilansem paliwowo-energetycznym kraju. Czyli chciałbym doprowadzić do takiej sytuacji, czy ktoś, kto po mnie przyjdzie kiedyś tam, no mam nadzieję, że to udoskonali, ale będzie miał dzienny raport z wyprodukowanych surowców, ale też wyprodukowanej energii. W związku z tym będziemy wiedzieli co, kto, gdzie, jak i kiedy i o każdej porze dnia i nocy. Bo oprócz tego wszystkiego, co mówiliśmy, to istotą sprawy takiej 200 jest, jak ja to nazywam tak roboczo, termin przydatności do spożycia. Bo co z tego, że będę miał węgiel, nieważne czy krajowy, czy z importu, i ten węgiel dostarczę do elektrowni. Jak mi w elektrowni powiedzą, sorry, ale muszę wyłączyć tam blok czy dwa na miesiąc, dwa na pół roku. No i to są te rzeczy, których trzeba uniknąć, ale żeby tego uniknąć, to też trzeba wiedzieć wszystko o kopalniach, czyli kiedy i jak, która kopalnia złapie ten punkt rentowności, po którym się już nie opłaca wydobywać tego węgla. Dalej, też patrzmy na nowe technologie w kategoriach takich, że
o czym rozmawialiśmy tutaj przed spotkaniem. Też nie jest moją intencją zamykanie kopalń w sposób trwały, bo ja liczę na to, że może za 10, 20, 50, 100 lat człowiek znajdzie takie technologie, które ten węgiel zdrowy dla człowieka sposób będą wydobywały. Bo na dzień dzisiejszy nikomu nie życzę pracy w górnictwie z oczywistych powodów. Natomiast no, ktoś ten węgiel dla nas musi czerpać i póki co nasz bilans energetyczny to jest w okolicach 70% oparty na węglu, więc no, nie czarujmy się, my tego w ciągu jednego, dwóch, trzech dni, czy tym bardziej lat nie zmienimy i to jest oczywistość. Natomiast ja swoje zadanie widzę w kategoriach czytania tych rozwiązań, które by mogły jak najlepszy sposób i jak najszybciej doprowadzić do tego celu. Ale jeszcze raz powtarzam, nie kosztem społecznym i nie kosztem bezpieczeństwa. Bo to w ogóle tu nie ma dyskusji, jeśli chodzi o te kwestie. Dobra, jak powiedziałem, jadę od końca. Wiatr, kwestie tych elektrowni wiatrowych i tak dalej, okej. Tylko jeszcze raz powtarzam, chciałbym, żeby dla każdego obywatela rzeczą oczywistą było to, że ta energia włożona w te siłowniki wiatrowe no, zwracała się, żeby te technologie były faktycznie ekologiczne, bo jeżeli to jest tak, że taki ten siłownik wiatrowy no, przez całe życie faktycznie nie jest w stanie wypracować energii, która go stworzyła, no to tak trochę no ale no, dobrze, ale taka opinia chodzi. Kwestia, no dobrze, ale to no, pan minister Zyska też twierdzi, że są firmy z niej takie technologie, ale ja chciałbym wiedzieć, że te technologie funkcjonują w Polsce. Faktem jest, to co potwierdzam, to co pan powiedział o Gliwicach, bo byłem na tej instalacji jakieś 2-3 tygodnie temu i faktycznie tam oprócz tych siłowników wiatrowych, tam są hektary, jak się wydaje, paneli słonecznych porozstawianych. To jest tam gdzieś koło Wielowsi chyba, jeżeli się nie mylę, Toszek Wielowieś, gdzieś ta przestrzeń. Tak, no staram się to monitorować na ile potrafię, ale to moja praca niestety też często polega na tym, że muszę siedzieć za biurkiem. Kwestia tego bezpieczeństwa energetycznego, no w dużym skrócie powiem tylko tak, że jeszcze raz wrócę do węgla. Węgiel jest dla nas podstawą na najbliższe lata. Tego węgla się nie pozbędziemy. I to nie na zasadzie takiej, że nie chcemy, czy nie potrafimy, tylko nie mamy go czym zastąpić. Poza tym chciałbym Państwu jeszcze powiedzieć jedną rzecz, mianowicie zarówno jeśli chodzi o decyzje zapadające w Komisji Europejskiej, jak i w Polsce, to też na to wpływ ma po prostu aż i tylko polityka. W związku z tym też proszę brać poprawkę na to, że pewne rzeczy się zderzają z pewnym realizmem politycznym, no tak bym to określił. Nie chciałbym tego rozwijać, nie chciałbym tego wątku politycznego tutaj, że tak powiem, wrzucać. Odnosi się to do sporów politycznych w kraju, jak i też do jakby oceny działań, intencji czy polityki, zielonej polityki Komisji Europejskiej. Tak w dużym skrócie, ja jeszcze raz bym podziękował i naprawdę przeprosił, bo ja jestem w pracy, że tak powiem. Panie ministrze, bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, również dziękujemy. Czas już też w naszej dzisiejszej debacie dobiegł końca. Ewentualne dodatkowe pytania można do mnie przesyłać. Adres mailowy pojawi się na samym końcu. I będziemy się starali wracać oczywiście do tych najbardziej istotnych kwestii dzisiaj poruszanych. Bardzo dziękuję za uwagę.